RD męczyła się bardzo długo z zespołem Australii, wygrywając w rezultacie 2-0. No, tutaj mamy teraz wielką szansę. Gol, proszę Państwa. Grzegorz Lato. Wspaniałe opanowanie. Błąd obrońcy haitańskiego wykorzystany bezbłędnie i Grzegorz Lato uzyskuje trzecią bramkę na Mistrzostwach Świata. Znakomite zagranie tam Henryka, przepraszam, tak, Szymanowskiego, Antoniego Szymanowskiego i krótki róg, tak zwany krótki róg w 16 minucie. Pięciu zawodników polskich na polu karnym, w narożniku, w najbliższym narożniku. Gol! Szymanowski, proszę Państwa, a gola strzelił Kazimierz Dejna. Wspaniała sprawa. Natychmiast po celnym uderzeniu Grzegorza Laty, kapitan zespołu polskiego. Kazimierz Dejna wspaniałą główką zmylił zupełnie bramkarza Haiti. Pewny strzał w dół i w 18 minucie mamy 2-0 dla reprezentacji Polski. Czterech napastników polskich na polu karnym i przed polem karnym obrońca Szymanowski. Główka, gol! Andrzej Szarmach, proszę Państwa. Trzecia bramka dla reprezentacji Polski. Jeszcze raz warto się będzie przyjrzeć tej akcji. Proszę. Wspaniałe dośrodkowania piłkarze warszawskiej Legii. Świetna głowa mimo ataku obrony. I w 30 minucie mamy 3-0 dla reprezentacji Polski. Gadocha, Gorgoń. To są takie manewry taktyczne, zwracanie uwagi. Gorgoń, piękny strzał, gol! Proszę Państwa, czwarta bramka po kapitalnym strzale Jerzego Gorgonia. Znakomicie wyegzekwowany rzut wolny, proszę zwrócić uwagę, Kazimierz Dejna, Gadocha i teraz tu jest luka, którą pakuje piłkę armatnim strzałem w górny róg. Jedna z piękniejszych na pewno bramek na 10. Mistrzostwach Świata. Często przez realizatorów Gadocha z lewej strony. Piękne wejście i proszę Państwa uzyskujemy 5. bramkę. Strzelcem Andrzej Szarmach, który jak burza przeszedł lewą stroną. Nieomylnie skierował piłkę, czekając, aż wybiegnie bramkarz w momencie, kiedy Francją klapnął na ziemię. O, proszę zwrócić uwagę, ale podanie co do milimetra na lewą nogę. I to jest to. 5-0 dla reprezentacji Polski. Jest na polu karnym Jerzy Gorgoń. Z tyłu Żmuda. Gol! Proszę Państwa, szósta bramka dla zespołu polskiego i czwarta bramka na mistrzostwach Andrzeja Szarmacha. Wychodzi on w tej chwili na czoło, jak do tej pory, najlepszych strzelców. Proszę zwrócić uwagę, wspaniały wyskok ponad rosłym, bardzo rosłym, mierzącym 1,85 m Nazarem i w szóstej minucie drugiej połowy zespół polski prowadzi 6-0. Szymanowski. Śliczne dośrodkowanie, głowa, gol, proszę Państwa. Jest bramka siódma. Grzegorz Lato po pięknej akcji lewą stroną, po znakomitym dośrodkowaniu Antoniego Szymanowskiego. Jeszcze raz piłka idąca do Szarmacha. Szarmach głową, błąd bramkarza, który nie sięgnął piłki i mamy siódmą bramkę.